Dzisiaj wieczorem pokaz filmu, właściwie dwa pokazy filmu. Jeden to Tony'ego Gottlieba. Czy mógłbyś coś powiedzieć na temat tego filmu? Czy w ogóle warto go zobaczyć? Miałem to szczęście, że byłem na jego prapremierze w Krakowie i mam wrażenie, że jest to jeden z ciekawszych filmów, który pokazuje dzisiejszą Europę w perspektywie raz migracji zarobkowej z terenów na przykład Afryki, a z drugiej strony pokazuje świat europejski z perspektywy czasy kryzysu, świat młodych ludzi, którzy nie widzą dla siebie przyszłości. Kanwą opowieści jest historia Betty, młodej kobiety z Afryki, która przyjeżdża do Europy szukać szczęścia. Jednak no nie do końca się jej to udaje, ponieważ tak naprawdę nikt nie jest nią zainteresowany. I jedyne, co ona może zrobić, to przyłączyć się do ruchu oburzonych. Ale jej opowieść jest jakby odrębną opowieścią. Jej przeżycia, jej doświadczenia, jej strach przed rzeczywistością jest inny niż strach oburzonych. Gottlieb w tym filmie świetnie pokazuje właśnie tą myślę, mało uświadomioną sobie z polskiej perspektywy rzeczywistość Europy. Rzeczywistość dla nas zupełnie obcą. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć fakt, że ponoć obecnie w Białołęce, w ośrodku dla migrantów, trwa strajk głodowy, o którym się mało mówi. Widziałem tą informację na Facebooku. Tam ponoć dochodzi do dość nieprzyjemnych rzeczy. Czyli film dotyka właściwie spraw bieżących, które miały miejsce, nie, obecnie się właściwie dzieją. Mam wrażenie, że jeżeli nie traktujemy Polski jako takiego małego wycinka rzeczywistości, świata, w którym się zamykamy i wszystko nam się wydaje tak ułożone według tych problemów, które widzimy w mediach, to warto go zobaczyć. Warto zobaczyć film, który poszerzy naszą perspektywę, nasze spojrzenie, także jako ludzi lewicy, na współczesną Europę. Dziękuję. Zapraszamy w takim wypadku na film do hostelu La Granda o 21:30.